Nie, nie musisz się już nim. Okej. Pomożemy dziewczynie. Mamy jakieś dwa małe chipki. Załatwmy najpierw tych dwóch. O, tam jeszcze jeden. Kurczę, ile ich tu jest. Jeszcze tam jeden. Tak się wydaje, ale no jest czuć tą... Jakbyśmy ten wyszli. Lecę. Dobra, spadamy, pobiegniesz za mną? Chodź, chodź, szybko, szybko. Tam ci się chłopacy. O, jeden biegnie. Cholera, było nabojów. A, jeszcze jedna rzecz. Zmieniłem poziom. Zmieniłem poziom trudności na łatwiejszy. A, żeby się nie męczyć. Czy nie męczyłem się właśnie? No ale to jest gra uważana za jedną z dłuższych, więc... Przejdźmy tędy. Lizzy, czy jak on się Lisa nazywa. Jedna z dłuższych, znaczy dłuższych, no nie jest to krótka gra. Dlatego też... No i tam jeszcze są. Można ich odstraszyć. Zbytnio oddalasz się od Lisy. Lisa, no come on tutaj. Się zaplątała gdzieś. Chcesz tędy iść? No to chodź. Mamy tylko broń taką. Miecz, pistolet. Mołotow. Tworzenie. Ciekawe. Czy się podpalą chłopaki? Chodź. Spalą się. Musimy iść. Dobra, idziemy Lisa. Ci się tutaj chłopacy spalili. Wróć do motocykla. O kurde. Chodź tędy. Nie mam tu już za dużo. Broni. W krzaki, szybko. Tutaj dwóch przeciwników. Już kończę. Dwóch przeciwników. Mam takie poczucie, że może nie powinienem na ten niski poziom tego uruchamiać. Oznacz wroga. Motor jest tam, a po drodze przydałoby się jakieś paliwko. Ciekawe, czy oni są teraz mniej. O kurde, tu jest miś. Pokonaj niedźwiedzia. Nożem. Kurza twarz.
A muszę go pokonywać. Duża twarz, nieduża. Dobra, robimy to takim sposobem. Że biorę beczkę. Rzucam tam. Jak mi się kto biegnie. Tylko mi się kto kurde nie biegnie. Dobra, weźmy to. To będzie kto jakiś boss. Dobra, weźmy tu może jakiś. No jeszcze jakiś dokument. Menu hungry, znajdźka jakaś. Dobra, dobra. Jest amunicja, super. Karabina, karabinu. Muszę przeładować. No, musisz przeładować. Gdzie jest pan miś? Mam na górze siedzą chłopaki. Mam w miśka strzelać jak... W ogóle to gdzie misiek poszedł? Muzyka taka... Mogę wejść na dach. Jest dalej w dachu miśka strzelać. Co tutaj leży? Do środka wszedł. Paliwo, paliwo. Do wody poszedł się napić. No i patrzcie państwo. Dobra, wchodzę na dach, zobaczymy z dachu. Czy coś widać? Nie, to raczej to się nie. Dobra, jazda z tym. Wybuchające ładunki. No gdzieś tu jest. Stachu go. Schował się za dom. Czy on wyjdzie? Niedźwiedź. Ciekawe, czy mogę wysadzić cysternę. Wybuchnąć. O jest, idzie. Ale mam rozrzut. Mogłem to przewidzieć. Jakieś trzy naboje będę miał. O, to coś jest. Max. Na szczęście tylko trochę cierpiałem. Bomba rurowa.
Dobra, karabin jest. Taki mało... mało agresywny. Ale dość duże życie. Sztachetą go. Ło, kurczę, nie ten cios, no ale dobrze, dobrze. Tak to powinno być właśnie. Już nie mogę z niedźwiedziem walczyć mieczykiem. Cholera, niedźwiedź. Niedźwiedź, niedźwiedź. Kończy się amunicja. Czekaj, czekaj! O, a tu mam X, tu mogę X coś zrobić. Zawsze tak. Wstawaj, uciekaj. Tu do środka pewnie nie wejdzie. Weźmy sobie szybko tutaj to. Amunicję. Płaść do środka. Dobra, jazda z tym. A teraz co, panie dziecku? Kurde, nie to. Cios, 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 ale ten cios mu nic nie zawiera. Goni mnie, goni mnie na górę. Dikon na górę. Tu już chłopaków nie ma. Co ja tam zabrałem? Czemu to nie wybuchło? Ale rzuciłem pięknie, cudownie. Fantastycznie. Jeszcze tu jakieś amunicje będą? Nie, tu już nie ma. Może w drugim budynku. Kurczę. Słabo. Dobra, tu jest młotow. Tu jest amunicja. Gdzie misiek? Wybuchające ładunki. Dobra, ja zastanę. Bomba rurowa, zobaczymy jak bomba rurowa działa. Gdzie misiek? Musik pewnie gdzieś tam chodzi. Wow, jak go sponiewierało. Dobrze, bomba rurowa działa. Się zdenerwował, będzie mnie teraz gonił. Ale połowę życia mu zabrało. No chyba żartujesz. Kondycja. Może te chłopki mnie nie atakują. Czy atakują? Bomba rurowa. Wabik to nie. To nie. I snajper, snajperem to... Dalej tam jest.
widzę. To jest zła broń. Nie wiem, czy on tu dostał w ogóle. Mam jakiś karabin. Ogólnie mało broni jest, panie. Mało amunicji, tam często powtarzam, mało broni. Trzeba by pozbierać więcej. Gdzie on jest? A może powinienem go po prostu lornetką zaznaczyć? A ja tak biegam. Poszedł za domek. Nie fajnie to zrobił. No bo... Znaczy no nie fajnie, no może po prostu jak lornetką go zaznaczę, to... Ale to pięknie zrobiłem. Co ja robię tutaj, tędy, ach. O, w końcu jakiś oznaczony. Dobra, no i tylko został snajper. O, tu mamy coś jeszcze leży. Jakiś mołotow czy coś. Szmata, butelka. I kamieniem go. Płonie, może padnie, co? Od mołotowa. Okej. Okay. Nie padł. Ale wiem, gdzie jest. Co tu jeszcze mamy? Środek sterylizujący. Butelka. Mołotow. Podpalimy go na koniec. Dobra. Ale nie było to takie... Znaczy nie mów hop, bo jeszcze mnie zje, ale... Zaraz będzie wracał. Teraz powinien. Tak, wróć do lisy. Tak jest trofeum. Dobra, uchorojka i jeszcze rojaka. Mięso niedźwiedzia. To był poziom łatwy, proszę ja was. No ale co, jak ja tutaj amunicji nie miałem. Mnóstwo chorych ludzi. Jeździłaś już kiedyś? Nie. Siadaj za mną, trzymaj się mocno. No okej.
Jak się nazywasz? Deacon. Nazywam się Deacon. A Lisa, jakim cudem przeżyłaś tu, sama, tyle czasu? Chciałem to nagrać. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Mój tata kolekcjonuje skały. Kiedyś zabierał mnie na poszukiwanie geod wulkanicznych. Geod? A co to? To takie skały, ale jak je przetniesz, to w środku są naprawdę ładne. Dobra, to brzmi ciekawie. Byliśmy w różnych miejscach. W kraterze Belknap, z Lava Flow, Black Crater. Wszędzie. Myślisz, że on też jest w obozie? A... nie wiem, mała. Nie można tego nagrać tutaj. Dobra, myślę, że tutaj jakiś autosave był. Więc tutaj zakończymy ten odcineczek tym pięknym widokiem. Do zobaczenia. Walka nie była jakaś super, ale zawsze to nic być pokonany. Do zobaczenia.